krótka wiedza z tego, jak ma się przygotować do jazdy. Po prostu musi sobie wszystko pooglądać, jak się te fotel ustawia, lusterka. No te podstawowe rzeczy, na które po prostu każdy kierowca zwraca uwagę, kiedy wsiada do samochodu. Staraliśmy się, żeby tych elementów trudnych nie było. To będzie jakieś 1,5 kilometra. Myślę, że taka trasa nie powinna sprawić trudności. No myślę, że pierwszy raz wejście do takiego wielkiego pojazdu to jednak robi wrażenie, no ale po paru metrach można się przyzwyczaić. No, zawsze interesowałem się komunikacją miejską i autobusami, także myślę, że takie umożliwienie mi takiego przejazdu takim wielkim pojazdem to było właśnie to, o co mi chodziło. Nie było tych przycisków aż tak dużo do obsłużenia, zwłaszcza ono automatyczną skrzynię biegów, to jest o wiele prostsze jeżdżenie niż kiedyś, tak jak Ikarusami się jeździło ze skrzynią manualną, także no nie było aż tak trudno. Autobus, w którym dzisiaj mają okazję poruszać się zwycięzcy licytacji, ma 12 metrów i tutaj no niestety nie wszystkie jakby atrakcje tego toru są do niego przystosowane, dlatego z instruktorem jest obrana trasa taka, aby zwycięzcy mogli pojeździć tym autobusem, zobaczyć jak porusza się taki autobus w ruchu miejskim, poczuć się jak kierowca autobusu. No i objeżdżają tą trasę na tych takich drogach szerszych. Mamy tutaj most, mamy pochylnię. Też mogą poczuć, do którego stopnia mogą podjechać, aby autobus się nie przywrócił na bok. Ale muszą też pamiętać o zakrętach. I tu przede wszystkim, myślę, to jest atrakcja dla tych ludzi, aby zobaczyli, jak taki wielkogabarytowy pojazd skręca. Zawsze robi się to w warunkach zamkniętych i tak jak się zdobywa prawo jazdy na zwykły samochód osobowy, dokładnie tak samo wygląda to na autobus. My chcemy pokazać, że praca kierowcy autobusu nie jest skomplikowana, często jest naprawdę w komfortowych warunkach. Nowoczesne pojazdy to są już miejsca, w których no, to stanowisko pracy kierowcy jest miejscem, w którym naprawdę można fajnie pracować.